Kuba, wygrana ze Śląskiem, ale jak powiedziałem brzytwie, że dawno nie widzieliśmy tak dobrego meczu w polskiej lidze, to się uśmiał. No to znaczy, może dla dziennikarzy i dla kibiców dobry, bo dużo bramek, a myślę, że właśnie po to przychodzi się na stadiony, żeby te bramki oglądać. Dla nas z perspektywy gry obrony, bo i ja, i Brzytwa jesteśmy obrońcami, to na pewno chcielibyśmy, żeby tych bramek Legia Tyrani dzisiaj nie straciła, bo tak teraz sobie nie przypominam, kiedy ostatnio straciliśmy 3 bramki w Bydgoszczy. No ale kiedy straciliśmy 3 bramki u siebie, więc to było dosyć dawno i musimy nad tym popracować, bo dzisiaj było tych troszkę błędów w obronie. W ofensywie super, Rado jest w bardzo dobrej formie i cię nas pociągnął. I no również jeszcze to, że pomimo tego, że nie zagraliśmy w pełni swoich umiejętności, przepraszam, to udało nam się wygrać. Ale no to jednak martwi, ta liczba, 23 strzały Śląsk oddał na waszą bramkę, za dużo im zdecydowanie dzisiaj pozwoliliście. Czemu? Znaczy 23 strzały, tylko 3 strzelone bramki, no to nie jest tak źle, tak na poważnie, no nie w każdym meczu się gra układa, tak jak mówię, dzisiaj troszeczkę nas tam Śląsk przycisnął. No i co odpowiedzieć, no na pewno obejrzymy sobie ten mecz, wyciągniemy z tego wnioski, mało czasu do kolejnego spotkania, mam nadzieję, że to szybko poprawimy, bo już pokazywaliśmy w poprzednim miesiącu, że w obronie potrafimy grać bardzo dobrze i to dużo silniejszymi rywalami niż Śląsk. No właśnie, bo przez te 7 miesięcy, czy nawet 8 miesięcy pracy trenera Berga, gra obronna była waszą wizytówką, a tutaj 2 mecze, 5 straconych bramek, to tak trochę nie wypada. Znaczy, no tak jak mówię, są mecze lepsze i słabsze. Myślę, że po tylu spotkaniach, w których graliśmy na zero, czy też ta gra obronna wyglądała bardzo dobrze, może też się ten słabszy okres w postaci 2 meczy, gdzie w tej obronie spisywaliśmy się najlepiej i mam nadzieję właśnie, że szybko to wyeliminujemy, bo jednak gra obrona to nie tylko obrońca, ale cały zespół i myślę, że będziemy na tym pracować, mamy 4 dni. Lokeren w czwartek, znowu zagrasz i ty, i koledzy widzę Europy. Jaki jest cel Legii na tą fazę grupową? No i wiadomo, że co musicie poprawić, żeby w czwartek nie było takich nerwów? To znaczy, no najpierw musimy troszeczkę zobaczyć, jak gra przeciwnik, bo powiem szczerze, że nie wiem, jak ta drużyna gra i jak wygląda i kto w tej drużynie występuje, więc zobaczymy. Na pewno cel jest taki, żeby wygrać jak najwięcej spotkań, zdobyć jak najwięcej punktów i wyjść z grupy.